Cześć, Janusz Duszkiewicz i Tomasz Kranowski. Witamy Was na leśnej bazie lotniczej w Nadleśnictwie Rzepin, gdzie dzisiaj chcemy nagrać krótki instruktażowy film, jak poprawnie jakby zaplanować nalot w takiej prostej aplikacji jak Drone Deploy. Na początku może pierw zalogujemy się na stronę Drone Deploya. Mamy już zrobione tam login i hasło, więc my się logujemy. Wchodzimy, uruchamia nam się aplikacja. Oczywiście pyta się nas, czy mamy udostępnić naszą pozycję, czyli tam, gdzie jest połączenie nasze. Tak. Często jak jesteśmy podłączeni na checkpointie, to wyrzuca nas gdzieś w Poznaniu, czy gdzieś w jakiejś innej miejscowości. Dlatego lepiej, gdy planujemy jakieś tak naloty fotogrametryczne, to mieć internet w tym miejscu bez checkpointa, ze względu na to, że będzie wtedy nam pokazywało w tym miejscu, co jesteśmy, i jest nam czasem szybciej zaplanować taki nalot fotogrametryczny. Najprostszą rzeczą, jaką robimy, jest nowy projekt. Klikamy w nowy projekt i od razu nas automatycznie przerzuca do tego miejsca, gdzie jesteśmy na... No, my znajdujemy się na leśnej bazie lotniczej i będziemy chcieli zaprojektować, czyli create projekt tutaj. Jeszcze tutaj można w wyszukiwarce u góry wpisać jakby po kodzie pocztowym, na przykład tutaj Rzepin jest 69110. 110 jest Rzepin, można by było, jeśli nas gdzieś wyrzuci, można by było po prostu sobie szybciej to wyszukać. Można też jakieś koordynaty wstawić, żeby założyć projekt. My sobie akurat przeciągniemy to, no i tak zakładamy. Jest. I zakładamy, tworzymy projekt w tym miejscu. Automatycznie nam się jakby nazwę projektu często my sobie nazywamy to numerem oddziału, a tu w przypadku tym podpiszemy sobie, że to jest test. Kontynuujemy i jaką rzecz chcemy zrobić w danym momencie, to tu jest akurat kilka rzeczy do wyboru. Nie chcemy ani manualnie latać, nie chcemy robić jakichś raportów fotograficznych, czy wideo, czy panoramy, tylko chcemy zrobić mapę, czyli model mapy, czyli model ortofotomapy, czyli klikamy w Maps. Od razu pojawia nam się jakby projekt, już taki zrobiony, taki zwykły kwadracik, zwykła figura, ale my oczywiście będziemy go modyfikować. I najważniejszą rzeczą, jaką jest to wysokość. O wysokości możemy bardzo dużo mówić. My latamy, tworzymy ortofotomapę nad lasem dość wysoko, bo latamy oczywiście w zasięgu wzroku około 150 metrów. Dlaczego tak jest dobrze, Tomek, 150 metrów? Z wysokością właśnie jest ten problem, że oczywiście najlepiej latać jak najniżej. Wtedy mamy ten piksel terenowy, ten naszej orto i szczegółowość naszej ortofotomapy jakby wzrasta, ale wiadomo, las, zwłaszcza drzewostany starsze, jednolite, dosyć słabo, dosyć trudno się składają w ortofotomapę i dlatego lata się troszeczkę wyżej, żeby po prostu ten obrazek był większy. Dzięki temu program, który składa ortofotomapę, ma ułatwione zadanie, żeby połączyć zdjęcia ze zdjęciami. I właśnie ta optymalna wysokość to jest dla takich drzewostanów, to jest te 150 metrów, ale oczywiście można latać niżej. Myślę, że 100 metrów do takiej aktualizacji leśnej mapy numerycznej, jeśli chodzi o zręby, to też jest dobra wysokość. Jeśli chodzi o drzewostany, to na pewno te 150 metrów jest taką optymalną wysokością. Więc my możemy, może wpiszmy sobie te właśnie 150 metrów, że to jest nasza wysokość. I następną funkcją, która jest nam niepotrzebna, jest to model 3D, który nie chcemy robić, bo my robimy zwykłą ortofotomapę, więc model 3D nam będzie nieprzydatny, troszeczkę by było za dłużej, by dron latał i oczywiście robiłby więcej zdjęć. Może teraz, Tomek, zróbmy ten nasze wydzielenie, które wiemy, że ono jest to, zrobimy sobie ten... Tak jest. Wystarczy przeciągać, klikając po prostu kolejne wierzchołki, jak ma wyglądać nasz ten nalot. Naprawdę proste to jest w obsłudze. Wystarczy to sobie poprzeciągać. Na przykład my tutaj zrobimy taki kształcik tego wydzielenia, który tutaj troszeczkę szerzej z tym został kiedyś tam wycięty. To jest tylko dla przykładu. Tak jest. Zrobione. Taki trochę krzywy wyszedł, ale może taki miał być. Mamy. Tak jest. Lata.
I już tak naprawdę projekt jest zapisany i moglibyśmy wykonać tak nalot fotogrametryczny, który będzie długości 6 minut, miał 14 hektarów, 70 zdjęć i potrzebna jest do tego tylko jedna bateria. Niestety, fajnie, bo można te parametry zwiększyć sobie, jednocześnie jakby zwiększyć dokładność mapy tym, żeby sobie pokrycia zdjęć, które będą wykonywane, będą inne. I tutaj przechodzimy do zaawansowanych. Ustawienia zaawansowane, klikamy to. Tutaj jakby możemy już sobie podejrzeć trochę bardziej szczegółowo, co pewne ustawienia właśnie dotyczące tego nalotu. Jest to ważne, zwłaszcza w sytuacji takiej, gdzie jest po prostu trudny teren, trudny będzie do złożenia ortofotomapy, albo na przykład jest to okres zimowy lub jakaś zachmurzona pogoda, gdzie jednak ta ilość pokrycia i ilość tych zdjęć, która musi być wykonana, musi być po prostu większa, żeby ortofotomapa wyszła. Bo te ustawienia standardowe, tak jak Janusz powiedział, zupełności wystarczą. Drone Deploy jakby myśli troszeczkę za nas. Daje najczęściej te 75% pokrycia podłużnego i 65% poprzecznego. To jest wystarczający, żeby stworzyć taką standardową ortofotomapę. Tak jest. Także my akurat tej front i side sobie przestawimy troszeczkę, na przykład do 80%. Tak jest to jest. Bardzo duże już pokrycie, które spowoduje, że naprawdę będzie dużo większa ilość zdjęć, bo z 80 ilość zdjęć zrobiło się nam 153 zdjęcia teraz. Będzie latał 10 minut i powierzchnia nam się nie zmieniła, baterie też nam się nie zwiększyły. Nie ma coś takiego, że będzie większa ilość baterii potrzebna tego nalotu. I oczywiście jak ma dron latać, przestawimy sobie tym suwaczkiem. Ze względu na to, że my z Tomkiem wolimy, jak dron lata nam po dłuższej ścieżce, bo wtedy mniej zakręca i mniej traci energii. Można to sobie też podglądać, zmieniając sobie właśnie ten jakby pole lata, znaczy w kierunki latania, jak zmieniać sobie, to u góry nam się zmienia też minuta i wielkość zdjęć, ale czas nam się zwiększa lub zmniejsza i możemy sobie zauważyć, że jak latamy po dłuższej ścieżce w tym przypadku, to czas nam się zmniejszył do tych 10 minut i 52 sekund i myślę, że tak jest najlepiej. Oczywiście jest to najbardziej wydajne, ale wiadomo, że czasami można, albo nawet trzeba, przynajmniej my sugerujemy, żeby sobie przestawić właśnie ten sposób latania na mniej wydajny, ze względu na to, jak na przykład tutaj mamy sytuację, gdzie jest blisko naszego nalotu jest autostrada. Jeśli byśmy bardziej może troszeczkę tym nalotem wchodzili w tą autostradę, to ze względów bezpieczeństwa my przynajmniej z Januszem tutaj polecamy, żeby jednak wtedy zmienić ten nalot, żeby ten dron nad tą autostradą przebywał jak najkrócej i wtedy może lepiej latać jednak troszeczkę w taki sposób, że on w tym miejscu tylko tu będzie zawracał i tu zawracał. Tak bo w tamtym jest. Przypadku tak naprawdę było, że zawracał nam 4 razy nad autostradą, a może przy zawracaniu coś się może wydarzyć. Tak. Dlatego lepiej zwracajmy na to uwagę, że mamy drogę publiczną, może być niebezpiecznie, to czy lepiej dron zabudowania. To niech lepiej dron przeleci sobie albo raz od razu i żeby mieć spokój, albo przeleci za, albo przed, a zdjęcia i tak się pokryją, bo ten kąt widzenia kamery jest troszeczkę taki szerszy, także tutaj można też zrobić. No my akurat zrobimy tą wersję chyba optymalną, tak? Jedną taką z optymalniejszych. Tak, tutaj akurat zrobimy dla przykładu, że będzie troszeczkę. No i może tak zostać nawet, choćby nawet tak było. Jest. Bardzo ważną rzeczą jest czas jakby prędkość latania drona podczas wykonywania zdjęć. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że automatycznie Drone Deploy daje nam jakby maksymalny czas, jaki dron może lecieć. Oczywiście wersja trialowa, którą my mamy, pozwala nam zawsze robić ortofotomapy, czyli naloty fotogrametryczne, ale nie pozwala nam już tych nalotów przetwarzać, czyli nie otrzymamy od Drone Deploya mapy. Wersja trialowa tam pozwala na jakieś tam przez kilka dni otrzymywać takie mapy, ortofotomapy też do jakiejś tam ilości. To też się zmienia, bo kiedyś było nieokreślone, a potem było 10, teraz to nie wiem dokładnie jak to jest.
I jeśli chodzi o prędkość, to jeśli mamy super warunki i takie warunki, które pozwalają nam wykonać dobry nalot fotograficzny, czyli dużo światła i mały wiatr, to wtedy mamy najlepsze warunki, to zostawiamy to automatycznie i nie przejmujemy się, czy dron będzie latał 10 metrów, czy 12 metrów na sekundę, czy 8, ale w przypadku na przykład takich miesięcy jak teraz jest grudzień, styczeń, luty i latamy, robimy ortofotomapy, lepiej jest tą prędkość zmniejszyć do takiej na przykład, nie wiem, 6-5 metrów na sekundę i to będzie prędkość, gdzie dron te czasy naświetlania zdjęć i tą ekspozycję zdjęcia ma dość długą, więc lepiej zmniejszyć mu szybkość nalotu, zwiększy się nam czas i zwiększy nam się bateria, bo w tym przypadku mamy teraz dwie baterie, nie jedną, ale to nie ma problemu, bo dron nam wraca, wymieniamy baterię, kontynuujemy misję i misja będzie zakończona na drugie baterie, także tutaj nie ma problemu. Zresztą tak. Kolejnym jest parametrem jest to mało używane, czyli od którego waypointu, czyli jakby tego miejsca zawracania ma zaczynać nalot fotogrametryczny, bo może być taka sytuacja, że na przykład zrobiliśmy, nie wiem, część tego nalotu, nie chcemy go likwidować, ale chcemy go dokończyć, a na przykład program się zawiesił, nie pamięta naszych ostatnich ustawień, na przykład chcemy latać dopiero od połowy tego nalotu fotogrametrycznego i takie coś możemy właśnie tutaj zaznaczyć, że na przykład, nie wiem, od któregoś tam punktu dopiero ma zaczynać. Na przykład od 11 punktu to kreski przerywane, które się pojawiły, to po prostu tych nie weźmie, nie tych weźmie torów udziału, już tak nie będzie wykonywał. Ale my, wiadomo, robimy to w całości i tak dalej. Dobrze. Kolejnym parametrem, których tutaj akurat nie będziemy omawiać szczegółowo, są parametry związane z nalotem fotogrametrycznym dla modeli 3D. One są domyślnie wyłączone, bo je wyłączyliśmy już jakby w tym wcześniejszym okienku. Oczywiście jeśli byśmy chcieli robić nalot w modelu 3D, no to trzeba je zaznaczyć. To są po prostu dodatkowe loty drona w innych perspektywach, czasami naokoło tego nalotu, czasami jeszcze poprzecznie będzie latał. Ale o tym jakby nie będziemy tutaj mówić, bo mówimy tylko o wykonywaniu ortofotomapy, czyli tym zwykłym nalocie fotogrametrycznym. Tak, tutaj kolejnym to jest zwykłe włączenie i wyłączenie jakby czujników w dronie, bo każdy wie, że dron leci przodem, prawda, i ma czujniki i w razie czego, jeśli robilibyśmy niskie naloty fotogrametryczne i mógłby być tam jakiś słup czy jakieś wysokie drzewo, to ten dron ma się zatrzymać przed tym. No i dobrze, żeby te czujniki były włączone, aktywne podczas latania, ale jak latamy na wysokości 150 metrów, to raczej nie, no chyba, że jakiś ptak by przelatywał, jak rot by stanął, może by to coś pomogło, ale nie mieliśmy takiej sytuacji jeszcze, ale zostawiamy to włączone. Może zdarzyć się taka sytuacja, że jeśli mamy włączone czujniki, jest to już wczesny poranek albo już zachód słońca się zbliża, to zdarza się po prostu, że dron, jeśli jest troszeczkę mocniej przechylony, to słońce mocno świeci, on rzuca na kamerę ten cień i te czujniki jednak mogą wykryć, mogą przez moment zwariować i ten dron może się po prostu zatrzymywać w czasie lotu, ale nam się zdarzyło to chyba tylko raz w życiu i tak naprawdę jeszcze nie wiedzieliśmy, co to się dzieje, więc przejdźmy do następnego. Tak, bo to tutaj następnym jakby show Extinct Map, czyli ja to tak rozumiem i wykorzystywaliśmy to, że jeśli ktoś ma iOS-a, ma iPhone'a i wykorzystuje inną jakby system operacyjny, nie Android, tylko inny system, to wtedy na żywo podczas wykonywania już nalotu fotograficznego pojawia mu się ortofotomapa i może sobie ją troszeczkę przybliżyć, oddalić, zobaczyć już jak wychodzi na ten. Ale to w momencie, gdy latamy na innym systemie operacyjnym niż Android. Dla nas, my latamy akurat na Androidzie i ta opcja nie jest dostępna, nawet jeśli jest włączona, to on po prostu tej ortofotomapy nie będzie robił. Oczywiście to jest ortofotomapa jakby słabej jakości, bo są to zdjęcia, które są w czasie rzeczywistym składane, czyli nie są to te zdjęcia, które zapisują się w dronie, tylko te, które się zapisują po prostu w telefonie. Następny parametr, jeden z ważniejszych. Z ważniejszych, kiedyś go nie było i wykorzystywaliśmy te parametry, te niższe, czyli te dwa, ekspozycję manualną i autofokus.
też manualny można było przenieść z aplikacji DJI-GO, ale ta opcja low light, czyli mało światła, wykorzystujemy ją teraz w okresie szczególnym, tak jak mówiłem, w tym okresie, gdzie są miesiące z małą ilością światła, czyli jest pochmurno, słońce jest nisko i wtedy, jeśli przyciśniemy ten low light, ekspozycja zdjęcia nam się zwiększa, czyli jakby czas naświetlenia zdjęcia jest lepszy, znaczy nie czas, jakby naświetlone zdjęcie jest lepsze, poprawne, dlatego że zwiększa nam się parametr czułości matrycy w dronie i wykorzystujemy, nie wiem, Tomek, chyba jesteś zadowolony z tego, z tej opcji. Tak, no wcześniej trzeba było w DJI-GO ustawić ten parametr ISO, tak, o którym Janusz tutaj mówił, i trzeba było po prostu zaznaczyć, żeby korzystał Drone Deploy właśnie z ustawień z DJI-GO. Teraz można ustawić właśnie ten low light, który zwiększa to ISO. Oczywiście jest tutaj rekomendacja do tego, żeby nawet już wyskakuje po włączeniu, żeby zredukować prędkość nalotu. Ma to znaczenie takie, że jeśli zostawimy jednak tą automatyczną prędkość i te warunki atmosferyczne świetne będą na tyle niekorzystne, że po prostu te zdjęcia będą rozmazane, mało nie wyraźne. Ostre, naprawdę nie trzeba... będą ostre, bo no ze względu na to, że będzie czas naświetlenia zdjęcia dłuższy. Oprócz tego, że na pewno jest zwiększone ISO i zwiększona jakby czułość matrycy, to na pewno czas zdjęcia też minimalnie jest wydłużony, bo jest ta opcja, że zdjęcia mają być jasne, no to musi być gdzieś ten światło, skąd się musi wziąć. I oczywiście trzeba tą, tak jak Tomek powiedział, prędkość zmniejszyć. Spowoduje to, że dron będzie nam wolniej leciał, będzie nam dłużej wykonywał ten nalot fotogrametryczny, ale to przy 4 hektarach, przy 5 hektarach, na przykład do aktualizacji mapy, to jest 2-3 minuty lotu dłużej. To nie wpływa tak na jakby ilość wykonywanych nalotów w ciągu jednego dnia, a daje rzeczywiście dużo lepsze zdjęcia. Mamy to wypróbowane, to działa i ta opcja jest dobra. Kolejne te dwa parametry już jakby razem je omówimy, to właśnie jest ta ekspozycja i ten fokus manualny z DJI-GO, czyli tak naprawdę jeśli zmieniamy jakieś parametry w kamerze, używając aplikacji DJI-GO i chcemy, żeby z tych parametrów korzystał Drone Deploy, to po prostu trzeba zaznaczyć jako aktywne te dwa właśnie parametry. Tu Janusz, ktoś jeszcze o tym? Nie, jest ok. No i ostatni parametr, czyli jakby jakim urządzeniem będziemy wykonywać nasz nalot fotogrametryczny, i mamy do wyboru tutaj różne oczywiście drony. Doświadczenie mamy takie, że my tego nie wybieramy, bo podczas automatycznego skonektowania się jakby aplikacji z dronem, wtedy On po prostu tutaj jest do momentu projektowania, można sobie to zrobić, bo czasami jednak w sensie rodzaj drona lub kamery, który używamy do nalotu fotogrametrycznego, Drone Deploy ładnie tutaj to przelicza, ile to będzie czasu i ile zdjęć będzie wykonywał. Będzie też mniej więcej piksel pokazany, tak jaki jest. Ale to jest, do projektowania, żeby sprawdzić sobie. Nasze naloty są na o tyle krótkie, że tak naprawdę nie ma to dla nas dużego znaczenia, że później w czasie już używania tego programu, robienia nalotu dronem, on sobie to dostosuje do tego drona, z którym jest to połączone. Ta wiedza nie jest nam szczegółowo tutaj potrzebna, ale jeśli ktoś oczywiście chce mieć idealne te parametry czasu, ilości zdjęć wykonanych w danym nalocie, to trzeba ustawić sobie swój sprzęt, którym będzie wykonywał później ten nalot fotogrametryczny. Ten nalot. Oczywiście jeśli zrobimy to do Fantoma 4, a nagle wychodzi nam, że będziemy latać Fantomem 3, no to po prostu nam to sam przeliczy podczas połączenia się z dronem i przesłania misji tego nalotu fotogrametrycznego do drona. I myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby poprawnie zaprojektować nalot fotogrametryczny w Drone Deployu. Umiejąc tą aplikację, jakby poruszać się w tej, inne aplikacje są też bardzo, bo wszystko jest zrobione jakby, można powiedzieć, na jedno kopyto. Obsługa tamtych aplikacji jest taka sama, na przykład innej aplikacji, którą używamy, to jest Pix4D.
Chyba w sumie te dwie są takie dla nas najważniejsze, gdzie używamy do nalotów fotogrametrycznych. Tutaj już może od samej z ustawień nalotu już więcej nie będziemy mówić, ale jeszcze takich parę zagadnień dotyczących wykonywania tych nalotów, to bym powiedział o tym, że to, co zrobiliśmy sobie w komputerze, zaczytuje się ten nalot fotogrametryczny do naszego konta, jakby, które jest przypisane do Drone Deploya. I również jeśli pojedziemy gdzieś w teren, to w Drone Deploy uruchamiamy aplikację na telefonie i tam od razu ten nalot fotogrametryczny jest, pojawia się, można z niego korzystać. My taką mamy z Januszem takie doświadczenie, że używamy tego samego hasła i loginu. Tak, mamy to same konto i nawet bywa tak, że jesteśmy w jednym momencie. Tomek lata 100 metrów po prawo, ja 100 metrów w lewo i używamy jednocześnie tej samej aplikacji w tym samym momencie. Naloty robimy różnymi dronami. Oczywiście u mnie to działa i u Tomka to działa i to jest fajne. No często bywa też tak, że Tomek projektuje, a ja jadę do lasu, jak już sobie uruchomię to hasło i ten login na tą aplikację Drone Deploy na Androidzie, to już mam podczytane to, co Tomek zrobił gdzieś tam. W każdej chwili Janusz wtedy wie, że na przykład jest gdzieś w terenie, ma chwilę czasu, po prostu podejrze, czy gdzieś tu przypadkiem nie ma jakiegoś nalotu do wykonania, który się później przyda do aktualizacji i po prostu usprawnia nam to pracę, przyspiesza jakby to pozyskiwanie tych danych. Tak? Co tutaj jeszcze, jeśli chodzi o naloty fotogrametryczne, to na pewno ogromne znaczenie mają warunki atmosferyczne, o których już trochę mówiliśmy, jeśli chodzi o światło. Okresy zimowe, jesienne są troszeczkę trudniejsze do tych nalotów fotogrametrycznych. Okresy wiosenne, letnie, gdzie jest więcej tego światła, jest na pewno wyraźniejsze będą te nasze zdjęcia. Ale takim dodatkowym jeszcze parametrem, który bardzo wpływa na jakość ortofotomap i składania ortofotomap, jest wiatr. Jest wiatr nie tylko ze względu na to, że wiadomo, że dron będzie latał troszeczkę wolniej, ma na niego wpływ dosyć duży, to niestety wiatr jeszcze ma bardzo duży wpływ na drzewostan, na drzewa. Janusz? Tak, no drzewa się ruszają, zdjęcia podczas nalotu fotogrametrycznego są robione interwałem co jakiś czas, przeliczone przez program, no i po prostu dane korony drzew, dane gałęzie, liście, igły są w innym miejscu i jak potem program do składania ortofotomapy chce nam to wszystko połączyć, te piksele, to często wychodzą takie fale Dunaju, na to mówię. I bywa tak, że ortofotomapa, nasz zrąb wychodzi pięknie, pniaki na zrębie wychodzą pięknie, gałęzie, które tam leżą, drogi, ale obok rośnie kępa jeszcze, która zostanie wycięta, to ona jest brzydko poskładane, są takie fale Dunaju, takie są brzydki ten obraz, no ale do aktualizacji mapy i tak to, co najważniejsze, czyli ten grunt jest poprawnie zrobiony, nie ma to jakiegoś wpływu i czasem nam po prostu nie wychodzi, ale czym robimy wyżej, tym większa szansa, że mapa nam się bardzo ładnie złoży. Jeśli chodzi o takie naloty fotogrametryczne nad takim terenem jak drogi publiczne, jakieś budynki, w ogóle miejsca, gdzie nie ma drzew, to się super wszystko składa. Nie ma w ogóle tam problemów, tam nie ma żadnych jakichś takich niedociągniętych pikseli, czyli wszystko, cały jest obraz w programie już w tej ortofotomapie złożony. Nie? A w lesie, no, na drzewach to jest różnie. Czasem jest w jednym miejscu jest tak, że w ogóle nie ma kawałka mapy, bo nie ma tam się jak połączyć ta mapa i zrobić. Tak jest. No, to co Janusz powiedział, podsumowując, jakby las, drzewostan jest o wiele trudniejszy dla programów, które robią ortofotomapy, tworzą ortofotomapy ze zdjęć z nalotu fotogrametrycznego drona, są wiele trudniejsze do składania niż właśnie te otwarte przestrzenie, stałe elementy, które się nie ruszają, są o wiele łatwiejsze do składania. Ale nie przejmujcie się tym, na pewno trzeba troszeczkę po prostu powalczyć z tymi ustawieniami, czasami jednak troszeczkę zrobić ten dłuższy nalot z wyższej wysokości, większe pokrycie, czasami zaczekać na lepsze warunki atmosferyczne i wykonać nalot fotogrametryczny, który później Wam się bardzo ładnie złoży. Tak jest. To na tyle tak naprawdę. Dziękujemy.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nagramy jeszcze kolejnych, może z Pix4D albo z innych programów. Tak. Myślę, że też kolejnym to jest program w Agisoftie, żeby tu Tomek jest specjalistą akurat u nas i Tomek mógłby powiedzieć kilka słów na temat tego, jak szybko, łatwo złożyć tą ortofotomapę w Agisoftie, w Agisoft Metashape, ten program tak się nazywa, na którym my pracujemy. Trzymajcie się, na razie, latajcie nisko i wolno, pamiętajcie. Tak jest. Pozdrawiam. Pozdrawiam.